Cześć kochani, Wasz Soul Voice z tej strony. Witam Was w drugim odcinku dotyczącym tematu Dny Moczanowej, czyli Padakry, w którym opowiem Wam różne ciekawostki dotyczące właśnie tej choroby i oraz jak ją zwalczać. W pierwszym odcinku była już pewna zmianka, a teraz zaczynamy drugą część. Słuchajcie, moi drodzy, nie istnieje w ogóle jakaś skuteczna metoda całkowitego wyleczenia dny moczanowej, chociaż jak to mówią, cuda się zdarzają i jak to niektórzy twierdzą, nie ma chorób nieuleczalnych, są tylko blokady w naszych mózgach, więc pozostawiam to bez odpowiedzi, każdy ma prawo uznać to za zasadne, tak czy nie. Słuchajcie, można zapobiegać atakom choroby oraz leczyć ból i stany zapalne, jednak w tym celu konieczna jest tak zwana trwała zmiana stylu życia. No niestety, no i farmakoterapia przy okazji również i mogłabym powiedzieć, że nierzadko do końca życia. No cóż, to nie jest miła nowina, ja wiem. Wiele leków jest, kochani, również szkodliwych dla naszego organizmu, więc o tym trzeba pamiętać. Dlatego jeśli nie ma sensu ich przyjmować, czy ból nie jest zbyt duży, radziłabym po prostu nie przyjmować leków. Ale jeśli są sytuacje, kiedy naprawdę musicie, no to oczywiście, że tak. Wiele osób w ogóle szuka innej alternatywy dla leczenia, nie tylko właśnie lekami, tak zwaną chemią. Oraz są różnego rodzaju domowe sposoby i tutaj mam, kochani, na myśli przede wszystkim zioła, aromatoterapię czy też na przykład fizykoterapię. I celem, kochani, stosowania ziół w leczeniu właśnie dny moczanowej, inaczej mówiąc właśnie tej padagry, jest głównie uzyskanie działania moczopędnego, przeciwzapalnego, kochani, no i przede wszystkim przeciwbólowego i przeciwobrzękowego. Stosuje się takie zioła jak na przykład arnika górska, kochani, skrzyp polny, liście brzozy są bardzo dobre, liście mącznika na przykład, korzenie lubczyku czy też mniszek lekarski. Można też stosować ziele na włoci czy również starą, dobrą, kochaną pokrzywę na wszystko. Do, kochani, nacierania na przykład takich chorych miejsc stawów można użyć różnego rodzaju olejków lub na przykład arcydzięgielu lekarskiego. Jeśli chodzi o olejki, to na przykład laurowy, cynamonowy, rozmarynowy, lawendowy, kochani, eukaliptusowy i konopny, który w ostatnich czasach staje się powoli jakąś rewelacją. Coraz częściej właśnie stosuje się również kanabinoidy zawarte w konopiach indyjskich lub tak zwanych konopiach siewnych. Jakie znaczenie mają te konopnie, kochani, w dnie moczanowej, w padagrze? Związki bowiem zawarte w konopiach indyjskich lub tak zwanych konopiach siewnych mają bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Znajdują one zastosowanie, kochani, także w leczeniu właśnie tej dny moczanowej. C, jak oni tam mówią, CBD wraz z innymi substancjami, kochani, zawartymi w konopi siewnej działają przeciwnowotworowo, pamiętajcie, bo to jest istotne, przeciwzapalnie. Ponadto mogą, kochani, pomóc w zaburzeniach psychicznych, chorobach autoimmunologicznych, czy też chronić nas przed bakteriami i pobudzają przede wszystkim nasz układ odpornościowy. Zmniejszają też ryzyko cukrzycy, łagodzą właśnie bóle różnego rodzaju i wykazują, słuchajcie, szereg innych pozytywnych działań. THC z konopi indyjskiej natomiast działa psychoaktywnie, a ponadto redukuje właśnie ból. Pozytywne działanie wykazuje też olej z nasion konopi, słuchajcie, który można stosować nawet jako dodatek do żywności, a kupi się już go w wielu sklepach lub też na internecie. No cóż, tetrahydrokanabidol, czyli CBD, zawarty w konopi siewnej, posiada udokumentowane sukcesy właśnie w leczeniu zapalenia różnych stawów. Wpływa, słuchajcie, pozytywnie na uśmierzenie bólu i stanu zapalnego, potrafi też nawet odwrócić te zmiany w stanach spowodowanych ich oczywiście zapaleniem. CBD działa też przeciwbólowo, przeciwzapalnie, a także wspomaga odporność naszego organizmu.
to właśnie silny ból i stany zapalne czynią dnę moczanową, inaczej mówiąc podagrę, niestety bardzo uciążliwą chorobą. Dlatego te CBD można uznać, powiedziałabym, za środek, który skutecznie wspomaga nas w walce z tą chorobą. Nie przeprowadzono jednak, kochani, jeszcze badań klinicznych, które potwierdziłyby to, co mówię, czy jest on właśnie w stanie leczyć akurat to schorzenie, mimo że wiele może na to wskazywać i jest wiele pozytywnych informacji w internecie, czy też referencji osób, którym akurat pomógł. CBD, kochani, działa poprzez łączenie się w organizmie z receptorami odpowiadającymi za ból, czy też zapalenie znajdujące się w tak zwanym układzie endokannabinoidowym. Układ ten z kolei bierze udział, słuchajcie, w wielu ważnych funkcjach waszego organizmu. Na przykład reguluje gospodarkę energetyczną, przede wszystkim hormonalną, wpływa również na odporność, nastrój, motorykę, cóż jeszcze? Regulacje przede wszystkim łaknienia oraz na przede wszystkim ważny metabolizm. No cóż, receptory odpowiadające za zmniejszenie bólu to receptory CB1, kochani, które pobudzane są przez endokannabinoid 2AG. Receptory te odpowiedzialne są za zmniejszenie się stanu, powiedziałabym, zapalnego i to są z kolei CB2, z którymi łączy się, anandamid, którego produkcja z kolei pobudzona jest przez właśnie CBD. Mimo, kochani, że CBD jest substancją naturalną i jego skuteczność jest fenomenalna, no cóż, każdy może to przecież sprawdzić. Jego przyjmowanie nie daje ponadto negatywnych skutków ubocznych, jak można to mieć na przykład po przyjmowaniu wielofarmaceutyków. Najlepiej CBD działa nie jako ekstrakt, ale słuchajcie, jako podany olejek CBD, w którym zawarte są także flawonoidy właśnie i terpany wspierające jego funkcję. Działanie przeciwzapalne wykazuje również korzeń konopi, który jest bogaty w monoterapeny, takie jak na przykład karbon, które właśnie łagodzą bóle czy też ból. Na rynku dostępny jest również lek zawierający THC oraz CBD. Sprzedawany jest on pod nazwą Sativax i występuje on w formie sprayu do ust. Przeznaczony jest właśnie dla chorych na stwardnienie rozsiane, jednak może być pomocny również w innych schorzeniach. Gdybym miała podsumować, CBD jest dobrą, słuchajcie, alternatywą dla osób, które nie mogą lub nie chcą długotrwale przyjmować leków, dla osób starszych lub na przykład cierpiących na choroby wątroby, którzy po prostu nie mogą przyjmować wszystkich leków oraz bardzo muszą uważać na dietę. No, cóż jeszcze by dodać? Jeśli chodzi o tą chorobę dnę moczanową, czy też podagrę, choroba ta kojarzy się najczęściej z brakiem umiaru, słuchajcie, w jedzeniu i piciu u arystokratów z zamierzchłych czasów. Jednak ostatnio wróciła w kolejnym natarciu, jeśli tak można dodać, i dotyczy to natarcia obecnie 8, słuchajcie, milionów Amerykaninów, nie żartuję, to jest 1,4 dorosłych. I około 225 tysięcy mężczyzn i 57 tysięcy kobiet w Wielkiej Brytanii oraz 760 tysięcy Polaków. To nie są żarty. Liczba tych przypadków dny właśnie moczanowej obecnie, moi drodzy, wzrasta przez ostatnią dekadę i można powiedzieć, że wzrosła aż dwukrotnie, co czyni ją jednym z bardziej rozpowszechnionych typów zapalenia właśnie stawów. No cóż, ta choroba o ostrym przebiegu powoduje intensywny, słuchajcie, nawracający ból, zwłaszcza w pierwszym stanie i tak zwanym stawie śródstopno-paliczkowym. U podstawy właśnie dużego palca, o czym już, kochani, wspominałam, czasami umiejscawia się też, pamiętajcie, w różnych innych miejscach.
Mogą chorować wasze nadgarstki, wasze palce, mogą być różnego rodzaju zmiany chorobowe. No cóż, dodam jeszcze, że jest to choroba wieku średniego, dotycząca 15 razy częściej mężczyzn niż kobiet i przeważnie łączy się ją z nadmiarem i z nadmierną konsumpcją ciężkostrawnego, słuchajcie, jedzenia i przede wszystkim alkoholu, chociaż specjaliści medycyny alternatywnej odkryli, że jej objawy mogą wywołać również alergie pokarmowe oraz leki diuretyczne, które przepisuje się pacjentom z chorobami właśnie różnego rodzaju krążenia. No cóż, ból i obrzęk mają miejsce, gdy narmia tego kwasu właśnie moczowego w organizmie tworzy takie maleńkie kryształki, które się osadzają właśnie w obrębie waszych stawów. I cóż, dodać, no, układ odpornościowy atakuje te kryształki za pomocą fagocytów, czyli komórek żernych, a powstające przy tym toksyczne, słuchajcie, produkty uboczne wywołują właśnie te różne stany zapalne. Pacjenci tacy otrzymują pierwszy sygnał ostrzegawczy, czy na przykład atak artrytyczny następuje, czy też pojawia się w dużym palcu, na przykład u nogi, bądź no też w innym typowym rejonie ciała, czyniąc staw nadwrażliwym i bardzo bolesnym. Do klasycznych objawów zaliczamy właśnie zaczerwienienie, słuchajcie, opuchliznę. No i cóż dodać, no przede wszystkim silny ból. Mogę jeszcze dwa słowa powiedzieć, jak te puryny wpływają na tą dnę moczanową. Już wieki temu, słuchajcie, lekarze zauważyli, że podagrę wywołuje nadmierna konsumpcja alkoholu, mięsa, słodyczy i owoców morza. A dotyczy ona głównie osób bogatych i otyłych, przez co nazwano ją no właśnie tą chorobą królów. Na pokarmy te, zwłaszcza w dużej ilości, stać kiedyś było, słuchajcie, tylko bogatych ludzi, dlatego myślę, stąd się wywodzi właśnie taka teoria. I jak się okazuje, moi drodzy, starodawne przekonania co do przyczyn dny moczanowej były jak najbardziej niestety trafne. Wysokie spożycie produktów bogatych w puryny, czyli związki chemiczne rozkładane w organizmie na kwas moczowy zalegający później w naszej krwi, prowadzi do powstawania w stawach właśnie takich kryształków, które przynoszą nam ogromny ból i niestety stany zapalne. I to jest właśnie ten problem i do najbardziej niewskazanych produktów należą tutaj podroby, słuchajcie, skrupiaki, anchos, sardynki, szparagi oraz grzyby. No cóż, należy, jeśli masz taką chorobę czy też przypadłość, brać różnego rodzaju suplementy, bo jest to bardzo ważne i pomocne. Przy dnie moczanowej są z kolei oleje rybne, witaminy tego typu jak witamina E, witamina C oraz witaminy, kochani, z grupy B, zwłaszcza kwas foliowy, więc tu radziłabym się zaopatrzyć kwas foliowy i codziennie go przyjmować. No cóż, jeśli chodzi o sugerowane dawki, to mogę wam powiedzieć, że witaminy C minimum 1-3 gramy dziennie, 1200 do około 1800 jednostek witaminy E. Śmiało, kochani. Zbilansowany B-kompleks zawierający na przykład 25 mg witaminy B5. Cóż jeszcze? Niacynamid od 900 mg doradziłabym do 4 g dziennie w kilku dawkach podawany, ale tylko pod okiem oczywiście lekarza, gdyż wysokie stężenie może doprowadzić do nietolerancji glukozy i uszkodzeń wątroby. No cóż, B12 jeszcze jest ważne, kwas foliowy i tu bym poradziła do około 800 mcg, ponieważ zawsze tych witamin niestety brakuje i w większości wszyscy mają niedobory. Cóż jeszcze? A, jeszcze olej rybi. To tak około 1000-1500 mg tego oleju dziennie. Oraz, kochani, jest jeszcze czarci pazur i proszek z tego czarciego pazuru ponoć naprawdę pomaga, czytałam dobre opinie na internecie, inaczej nazwane hakoroś. Jednakże tutaj sugerowałabym dawkę 9 gram dziennie tego surowca roślinnego przez co najmniej 2 do 3 miesięcy i tak się wypowiadali, kochani, internauci, ale należy pamiętać, przyjmując hakoroś, że wpływa on na działanie, słuchajcie, różnych innych leków.
przypadku cukrzycy i rozrzedzającej się krwi nie polecam. Kocham, całuję, pozdrawiam, pa!